Jeżeli chodzi o patent z parasolem i pontonem, będzie Wam potrzebny ponton i parasol. Czy to jest jasne? Witajcie na Catch&Relax w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam patent na parasol. Na pontonie może też być w opcji na łódce. Chciałbym Wam pokazać swój pomysł, nie widziałem tego nigdzie. Zostawcie łapeczkę do góry, możecie udostępnić ten film. Nazwa pochodzi od włoskiego słowa parasole, czyli tak naprawdę coś na słońce, a po angielsku umbrella. I to słowo pochodzi z łacińskiego umbre, czyli cień. I tak naprawdę parasol został wynaleziony nie przeciwko deszczowi, a przeciwko słońcu. I myślę, że właśnie na środku pływającym, czy to na łódce, czy na pontonie, w taki upalny dzień, chociażby jak dzisiaj, odrobina cienia się przyda. Pokażę Wam krok po kroku mój proces myślowy, jak to zorganizować. Ja używam parasola z Caperlana, to jest ta większa wersja, 200 cm, jeżeli chodzi o średnicę. Natomiast takich parasoli jest mnóstwo, możecie sobie zorganizować taki parasol z Jacksona, możecie zorganizować sobie taki parasol z każdej innej firmy, bądź z jakiegoś sklepu, nie wiem, ogrodniczego. Bardzo ważna rzecz i pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy. A może tak, żeby nie przeszkadzało. Słuchajcie, sztyca tego parasola i w jaki sposób zamontować tę sztycę do naszego pontonu, do naszej łodzi, żeby miało to sens. Pomyślałem o tym, że przyda się tutaj taka rurka. Jeżeli chodzi o rurkę PCV, to jest rurka kanalizacyjna z takim tutaj przewężeniem, czy ewentualnie zgrubieniem po jednej stronie, żeby dołączać kolejne. Natomiast jeżeli chodzi o jej wymiary, to jest 40, jeżeli chodzi o średnicę, 50 cm długości. I teraz pomyślałem sobie w ten sposób, że to będzie idealnie pasowało, jeżeli ustawimy sobie taką rurkę i włożymy sztycę naszego parasola. Na czym polega pierwszy kłopot, z którym się tutaj zacząłem zmagać? Na tym, że ta sztyca będzie nam mimo wszystko tutaj luźno latała, a tego chciałbym uniknąć. Chciałem, żeby miało to większy sens. No i słuchajcie, z pomocą przychodzi otulina i taką otulinę w rozmiarze 4 cm czy tam 40 mm również możecie kupić. Zobaczcie, jak ona idealnie sobie tutaj pasuje. Tak to wygląda i w tej chwili, jeżeli włożę sobie tutaj sztycę od naszego parasola, to ona jest absolutnie na sztywno w tym momencie. No i to już jest pierwszy element, który chciałem uzyskać, czyli to, żeby tutaj mi się to nie bujało. Co dalej z tą rurką? Ona nie może, ona nie powinna tak naprawdę w jakiś tam sposób gdzieś, no nie ma po prostu możliwości zamocowania, nie położymy jej bezpośrednio. Pomyślałem o tym, że podejrzewam, że najszybciej dużo osób w ten sposób będzie to chciało ogarnąć, wywiercić sobie dziurę w ławce i wsadzić po prostu przez środek ławki tą naszą rurkę PCV. W tym momencie na sztywno parasol wystarczy dołożyć, wszystko elegancko. Tylko teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że czy chcemy, czy nie chcemy, jeżeli wywiercimy dziurę tutaj, osłabimy tę ławkę. I te ławki, one tam wytrzymują niby, nie wiem, ze 100 kg. Tak przynajmniej wytrzymały pode mną, moja stówę waży. Natomiast w momencie, kiedy wywiercimy dziurę, osłabimy tą ławkę. Pomysł, jaki przyszedł mi do głowy do tego typu rozwiązania. Znalazłem taką, zobaczcie, metalową, nie wiem jak to nazwać, półkolistą śrubę, takie kolanko śrubkowe. To w sklepie budowlanym, spokojnie w markecie budowlanym dostaniecie. I co się okazało, że przymierzając to w sklepie, idealnie mi to tutaj pasowało. Pojawia nam się tutaj taki uchwyt, którym bezpośrednio możemy sobie to zamontować. Pasuje to praktycznie na wymiar. Natomiast tutaj, tak jak Wam pokazywałem, zobaczcie, idealnie to pasuje. Zależało mi też na tym, że w momencie, kiedy nie będę tego używał, nie zawsze trzeba będzie używać ten parasol, czy jeżeli chodzi o takie warunki, kiedy będzie duże słońce, czy warunki, kiedy rzeczywiście się rozpada i trzeba będzie się ukryć szybko przed tym deszczem, niekoniecznie spływając, jeżeli nie będzie temu towarzyszył jakiś silny wiatr. Zależało mi na tym, że w momencie, kiedy nie będę tu wykorzystywał tego uchwytu, mogę go schować jeszcze do tyłu. On delikatnie wystaje, powinien być dłuższy, niestety nie było na długości, chyba że po prostu kiedyś sobie dosztukuję tutaj już indywidualnie i wtedy będzie się chował cały. Chodzi o to, żeby nie wystawał cały czas, bo można byłoby to zrobić na sztywno, ale wtedy wystawałby cały czas i wtedy na przykład poruszając się po pontonie można byłoby sobie chociażby obić tutaj piszczel, co pewnie nie jest zbyt przyjemne. Dlatego chowa się to w ten sposób. Jak to wszystko wygląda, jeszcze raz Wam pokażę. I składa się to z tego, że ten element jest na śrubkach. Możemy go sobie dzięki temu zawsze tak dosztukować, że możemy go sobie wysunąć tylko w ten sposób. A czemu będzie to służyło? Tutaj motyw dla osób, które prowadzą swoje kanały. Już się pewnie domyślacie, ale już Wam pokazuję, o co chodzi. Sytuacja polega na tym, że w momencie, kiedy nie używam parasola, mogę wziąć sobie statyw, akurat ja mam taki, i teraz dzięki temu, że to jest ruchome, mogę go sobie usztywnić, dokręcić pod spodem śrubkami i mieć pewność, że niezależnie od sytuacji, czy będzie bujało, czy nie będzie bujało, moja kamera jest bezpieczna, także nie ma takiej możliwości, że stracę sprzęt. Widziałem to już u niektórych youtuberów, pozdrawiam i przykro mi, że to się Wam zdarzyło. Być może gdybyście mieli taki patent, oczywiście dzięki temu, że ta ławka jest tutaj ruchoma, mogę sobie dostosować również odległość, na której będę miał tą kamerę. To mówię dla osób, które pływają na przykład i nagrywają, czy to z łódki, czy z pontonu. Tego typu sytuacje, ale wróćmy jeszcze do tego parasola, wróćmy do sytuacji, kiedy potrzebujemy go w momencie, kiedy świeci słońce, bo parasole, czyli przeciw słońcu, na słońce, lub kiedy będzie padał deszcz, ponieważ jest jeszcze jedna rzecz, o której musicie tutaj wiedzieć. W takim razie mamy rozstawioną tutaj naszą sztycę, ona jest umocowana tam w tej otulinie, na sztywniutko, no właśnie na prawie sztywno, ale to za chwilkę Wam pokażę. Rozkładamy sobie parasol. Sytuacja, w której montujemy sobie nasz parasol. Sytuacja, w której z racji tego, podejść troszkę, i sytuacja, w której z racji tego, że tam pod spodem są śruby, czyli ten nasz element, on nie jest idealnie pod deską i nie jest na sztywno, więc nie jest prosty, tylko jest pod delikatnym kątem. I zauważyłem taki problem, że to mi tutaj zaczęło uciekać. Żeby przeciwdziałać temu problemowi, dokupiłem sobie, to kosztuje dosłownie tam 3 zł czy 4, taką blokadę do drzwi. Wydaje mi się, że znajdę taki sposób, żeby tutaj ewentualnie może coś od spodu jeszcze podłożyć. No jest jeszcze jeden temat. Jeżeli to sobie wszystko wyjmiemy i złożymy, teraz zostaje kwestia tego, co zrobić z tą rurką. I teraz sytuacja, w której będę wykorzystywał uchwyty właśnie do rur PCV i one będą przymocowane, tak naprawdę przywiercone w ten sposób. Tutaj jeszcze były takie kołki rozporowe, ja je uciąłem, to też jest 40, czyli wszystko pasuje, tak? Rura 40, otulina 40 w środku i kołki, ja je sobie tutaj przywiercę i ta rurka będzie podróżowała w ten sposób. Zobaczcie, to jest dość elastyczne, będę w stanie ją sobie tutaj zamocować po jednej, po drugiej stronie pod ławką, albo przywierćmy ją sobie od razu. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz też, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju śrubki. Ważny temat jest taki, że ta szerokość tutaj, grubość deski musicie uważać i zawsze sobie sprawdzić, czyli przyłożyć sobie element, który chcecie wiercić, przyłożyć sobie śrubę. Jak to będzie wyglądało? Zobaczcie, na tej zasadzie. Jeżeli ja chcę przywiercić ten element, przykładam go sobie tutaj, czyli tak, śruba będzie dotąd. Wiem, że nie będzie wystawała mi poza deskę, to jest bardzo istotne, bo gdybym wziął dłuższą, przewiercicie się, no już z drugiej strony będzie to brzydko wyglądało. Z racji tego zobaczcie, że to jest elastyczne, inaczej. Najpierw sobie to ułożę w ten sposób. Z racji tego, że to jest elastyczne, możemy sobie to nawet odgiąć, żeby mieć miejsce do wiercenia. Teraz tak. Pierwsza. Myślę, że tak. Słuchajcie, mamy sytuację, w której bez problemu, zobaczcie, ławka będzie zamontowana, tak? Ławka będzie zamontowana. Pod ławką 2 uchwyty, ciach. To oczywiście, jeżeli będzie na sztywno, jeszcze łatwiej będzie nam zrobić. Muszę jeszcze się zająć w takim razie czymś, co elegancko usztywni to od dołu, ale nie wiem, czy to będzie na przykład taki pseudo, jak na przykład wbija się parasolę i z taką gumową jakąś podkładką, żeby to weszło w środek, a ta gumowa podkładka, żeby już była bardziej na sztywno. Po nagraniu tego filmu, który właśnie oglądacie, minęło około tydzień, może półtora, próbowałem wymyślić, jak to zrobić, żeby usztywnić tą rurę PCV, żeby ten parasol się nie bujał, żeby nie latał w różne strony. Udało mi się znaleźć na to rozwiązanie. Rozwiązaniem jest wspornik do belek takich drewnianych. Przykręca się go do ściany i tutaj w to miejsce montuje się, od góry wkłada się belkę, ale można to zrobić w ten sposób, żeby go odwrócić i tutaj ta końcówka idealnie będzie nam blokowała tą rurę. Pod spodem mam tą rurkę tutaj, o której wam wspominałem. Bardzo łatwo można ją wyjąć. Ciach, ciach. Także wszystko jest razem kompaktowo. Tu pod spodem jest cała reszta. I teraz opracowałem sobie tego typu motyw. Dokładnie zmierzyłem, gdzie ten parasol powinien być, tak żeby mi tutaj ta kurtyna, którą później będę miał, wszystko zakrywała. Tak jak wam wspominałem, tutaj będę w stanie wysunąć sobie ten element i tą rurkę elegancko w niego wpasować. Problem polegał na tym, że w momencie, kiedy tu był parasol, to ta rurka miała jeden punkt podporu i uciekała. W tej chwili mam zamocowane tutaj dwa rzepy. I pod tym elementem również mam zamocowane, zobaczcie, po tej stronie. I chciałem, żeby po tej stronie było to mięciutkie, bo gdyby tu było, to zaraz mogłoby się zetrzeć. A tu jest ta twarda taka wersja. I w tym momencie, kiedy mam to zamocowane, ułożone równo, pionie, dodatkowo przykładam sobie tylko tutaj ten element na rzepach, który będzie mi to blokował. Nie ma takiej możliwości, żeby się przesunęło w tę stronę. Teoretycznie mogłoby się wysunąć w tę stronę, ale znalazłem również długą śrubkę, którą przekładam sobie w ten sposób. I w tej chwili nie ma żadnej możliwości, żeby ten parasol się wysunął. Nie będę go w tej chwili zakładał, mam ze sobą parasol, on jest tam, musicie mi uwierzyć, ale to jest w tej chwili absolutnie stabilne, a dodatkowo jeszcze w tej drugiej części będę ten parasol jeszcze dodatkowo stabilizował, więc na tym etapie takie rozwiązanie znalazłem. W momencie, kiedy to wyjmę, to po prostu odklejam sobie od tych rzepów. A nie ma takiej możliwości, że w momencie, kiedy się przyczepi, naprawdę nie jesteście w stanie tego ruszyć. Jeżeli chodzi o sam parasol, bo ktoś może powiedzieć, no zaraz, dobra, tutaj parasol, jeszcze na ten ponton, jakieś inne rzeczy. Zobaczcie. On wam w żaden sposób tutaj nie zajmie miejsca. naprawdę mając parasol na pontonie nawet go nie zauważacie, a w każdej chwili może się przydać po to, żeby nie spływać gdzieś, po to, żeby nie kończyć dużo szybciej tej naszej zasiadki, po to, żeby schować się przed słońcem w parasole. Jakby na to nie patrzeć, parasol został wymyślony po to, żeby chronić przed słońcem, zwłaszcza w takie właśnie upalne dni. Mam nadzieję, że komuś ten patent się przyda, być może też pływacie na pontonach, a może na łódce jesteście w stanie coś takiego sobie zorganizować. Być może również nagrywacie filmy i niekoniecznie pod parasol, ale na przykład pod właśnie statyw, pod aparat, pod kamerę, po to, żeby mieć ją bezpieczną, po to, żeby nie wypadła w jedną i w drugą stronę w momencie, kiedy nagrywacie filmy. Ja kończę na dzisiaj, zapraszam Was na drugą część, więc jeżeli jesteś nowy, a chcesz obejrzeć, wciśnij subskrybuj, tam obok dzwoneczek dostaniesz powiadomienie o tym filmie, kiedy się pojawi. Wpisujcie w komentarzach, jakie Wy macie patenty na parasol, czy ten Wam się podoba. Dzięki wielkie za odwiedziny, trzymajcie się, jeżeli wybieracie się na ryby, to oczywiście połamania nad wodą.